Cześć. Co dzisiaj jest? Dzień dziecka. Co będziesz robił? Kupował. Zabierę to, co chciałem. No to pokażę, no co? Motors. Hello. OK? Nie? Yeah. To ten motor. To i? Co? To dwa? Pokaż. Takie chciałeś? Tak. No to idź do kasy. Hello. To co będziesz jadł? Hamburgera. I? I fryty. I coś do picia, nie? No, weźmiemy ten kubek i nalejemy coś. A do Creamsa jutro pójdziemy, do nieco nam chce iść. Dobra. Tam też tu. A ty? Od baba może? Więc kochani, zmiana planu. Zaraz do Creamsa poszliśmy do Five Guys. A do Creamsa pójdziemy w weekend, bo samochód daleko postawiliśmy, a druga sprawa zaczęło strasznie lać, więc jakoś nam się nie chce zbytnio chodzić po deszczu, nie? Więc dzisiaj dopiero jest pierwszy dzień celebracji Dnia Dziecka, bo dzisiaj Dzień Dziecka, dzisiaj są urodziny mojej zmarłej mamy, to też będziemy celebrować, więc widzimy się za chwilę. Pani perfekcyjna bułeczka, zobaczcie sami. Ja i tu jedną swoją. Twoja? Twoja też fajna, nie? No. No to jeszcze raz smacznego. Kochani, dzisiaj jest kolejny dzień celebracji Dnia Dziecka. Przyjechaliśmy do kina na mój długo wyczekiwany film Top Gun. Top Gun Maverick, na którego czekałem 2 lata przez COVID, ale w końcu się udało. Jest ze mną Kuba. Cześć. Cześć. A ty czekałeś na ten film? Nie. Nie za bardzo, nie? Nie. No ale pójdę jak chcesz. Pójdziesz zrobić to dla taty, tak? Tak. Super. Czyli widzimy się po filmie, na pewno powiemy, czy warto, czy nie warto, ale myślę, że warto. Do później. Podekscytowany? Tak, nie. Film dla mnie. Super mega. Trochę podobny do jedynki, ale super. Efekty super. Kuba, ty co? Powiem ci, to nie był taki zły, ale nie. Ale jakby było trójkę, to bym raczej tak. Zależy, czy bym chciał iść, czy nie, to bym mógł powiedzieć tak, czy nie. Ogólnie boring dla ciebie trochę, nie? No. Kuba, za mały, albo może dlatego, że nie był w tym klimacie
Top Guna jedynki. Cześć kochani, idziemy z Kubą teraz w stronę Buckingham. Chcemy zobaczyć tam, jak to wszystko jest ładnie ustrojone. Tutaj na koło Trafalgar wygląda to super nieziemsko. Tyle flag wszędzie, no pięknie. Widzimy się później. Co mówiłeś? Stary view nasz. A, stare kino, nie? No, po prostu no, w środku jest nowe. Świetno, no. Świetne jak cały Londyn, ci powiem, nie? Mhm. Londyn jest jednym z piękniejszych miejsc, do których ja uwielbiam jeździć, a ty? Ja lubię pociągiem jeździć, ale czasami myślę, że może być gdzie indziej, ale ja lubię tutaj jeździć. Lubisz z tatą jeździć? Tak. Bo ci się nigdy nie chce wychodzić z domu, ale jest fajnie, nie? Mike. Nie Mike, ty mi tu nie Majkuj, bo tak jest, nie? A tobie też czasami. No, musi mi powiedzieć. No tak, ale ty jak już masz aktualizację do czego? Mike, ale ja nie chcę. Jak ty masz aktualizację do Fortnite, Mike, to ty już w ogóle nie chcesz słyszeć o jakimkolwiek vlogowaniu, filmach itp. Nie, Mike, itd. Ja nie chciałem tam siedzieć i czekać ze 2 miliony godzin. Okej. Okay. To do co ja bym robił tam? Czyli tak jak mówiłem, my powoli się przemieszczamy w stronę pałacu i widzimy się za chwilę. Rozmawiałem tutaj z takim kolesiem, powiedział, że za 2 godziny będzie parada konna, tak on mówił? Parada konna, ale to jeszcze 2 godziny, więc my Kuba pójdziemy gdzieś sobie, nie? No. Okej. Okay. Jak mój zgłodniały malu? Jest skryty, będziesz miał siłę, nie? Dobra, to ci nie przeszkadzam jedz sobie, tak? Jesteśmy przy Buckingham, niestety nie wolno tam iść. Jak widzicie tam z tyłu widać, jak konie przejeżdżają, coś takiego. Słabo widać, ale tutaj się pytałem, to trwa jakaś psza teraz, a ten czy będzie przejazd tutaj przez plasy. Przemieszczamy się bez ładu i składu, nie? No. Jest tyle ludzi wszędzie. Z masakra. Ale idziemy przez park. Mamy nadzieję dojść do pałacu, ale chyba się nie da. Czyli kochani, pałacu nie będzie, bo pałac jest zamaskowany na maksa. Nic tam nie widać, co oni robią. Więc próbowałem. Ale się nie udało. Co tam powiesz? Też. Mike. I co, czekamy na koniki? Nie. To jest 1,5 godziny. Ale możemy tak może tu przyjść. Później? Jak będziemy mieć czas, Mike. A może pójdziemy teraz do Chinatown? Tak. Idziemy na te lody, co mieliśmy w innym filmie. Chinatown? Tak. Dobra, to idziemy. Jak ktoś z was nie był w Londynie, to gorąco polecam. Świetne miejsce na wypad. Nie mówię o shoppingu, ale tak sobie pochodzić. Świetne miejsce.
Witamy w Chinatown. Jesteśmy na Chinatown, teraz idziemy na lody, które Kuba uwielbia, wręcz kocha i mówi, że są najlepsze na świecie. Lody na Chinatown. Potwierdzasz? Tak. Najlepsze? Tak. No najlepsze w Chinatown. Zamówiłeś ślubę? Tak. Jakie? Waniliowy, normalny, w normalnym tym waffle. Bez żadnej czekoladki? Nie, ale jest bardzo dobry. Dobry? Lód jest dobry, tylko się czeka na niego długo, nie? Oj no. Bo oni to robią z czego? To jest wafel? No, ta wafel ciepły. I potem wafel. Zimny lód. I do tego zimny lód. Jak Kuba dostanie, to wam nagram. Wygląda taki... Taki bubel, nie? No. Ale jest świetny, podobno. Nie wiem, ja nie jadłem, ale wierzę Kubie, nie? Nie jadłeś ostatni raz? Nie. To ci dam tym razem. Okej. Okay. Zobaczymy za chwilę. Ale super. Dobry lód? No. I to jest taki zrobiony jakby babel, nie? No. To jest ciasto, to jest naleśnik. Tak. Dobry? A nie ma tu jakiejś łyżeczki do tego? Tam masz patyczek i co weź? Excuse me. No. O. Nie. No to jedz sobie spokojnie, tak? No. Czyli kochani, kończymy już tego vloga. Mam nadzieję, że się podobało. Teraz opuszczamy Chinatown, udajemy się na metro i wracamy do domu. I widzimy się we vlogu numer 17.